Ja dzisiaj ćwiczę na siłowni, a rodzice siedzą w saunie. Emi, co ty robisz? Nagrywam. Co ty nagrywasz? Ciebie. Ośle, jest strasznie gorąco. Sama się? Jest strasznie gorąco, ale mi się płacą ręce. Patrz. Widać ile stopni? Widać czy nie widać? No, nasze cyfry są nie... No prawie stuwa. Prawie 100 stopni. Ze mnie cieknie jak ze szczura. Patrz jak tam się grzeje lampka. Znaczy nie lampka, tylko piec. Widać jak się grzeje piec? No, widać. Dobra, weźmy się telefon, tu zagotuję. Idź na zewnątrz, schowaj telefon. Schowaj telefon i schowaj telefon. No. Dzisiaj będziemy próbowali przedłużyć wizę. Nie jesteśmy pewni, czy nam się to uda. Także zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Mamy dopiero rano, 10:00. Zaraz będziemy się udawać do biura imigracyjnego po to, aby spróbować właśnie przedłużyć. Ale póki co idę jeszcze najpierw po śniadanie, bo nie wiadomo, jak tam sprawy długo będą trwały. Nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie szansa coś zjeść, więc zjemy dzisiaj wcześniej, zjemy przed wyjazdem na miasto, także idę po śniadanie. Na razie idę po śniadanie i zobaczymy, co będzie. Tutaj na wyjściu ostatnio codziennie imprezy. Co wychodzę z domu, to tutaj o, już piwko piję. Piwko, jest 10:00 rano, a tutaj piwkują, ale oni to jeszcze chyba z dnia poprzedniego. Nie wiem właśnie, ale tu mają takie dobre wisiady. Znaczy takie swojskie bardzo, bez stresu. A tutaj sąsiadka, widzę, płot jakiś założyła na swój lokal. Co to? Takie zamknięte? Jeszcze nie widziałem tego, jak tu mieszkamy. Już ponad 2 tygodnie, to jeszcze takich murów tutaj nigdy nie stawiała. Dorota zażyczyła sobie jajko sadzone. Nie wiem skąd, ale to jajko sadzone mam jej wziąć. Jak tutaj akurat w tej dzielnicy za bardzo jajek sadzonych nie robią. Ja tam idę sobie po zwykłego tosta do 7-Eleven. Emi chce takie rogaliki z szynką w środku. Także, kurde, każdy co innego. Takim trochę właśnie problemem w Tajlandii jest to, że nie ma chodników. Znaczy nie, że nie ma. Są, ale nie wszędzie. Są, ale nie wszędzie i ciężko chodzi się tutaj po ulicy. Ciężko się tutaj chodzi po ulicy, bo czasami jest naprawdę bardzo ciasno. Nie ma chodników i trzeba chodzić między samochodami, skuterami. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo czasami. To jest taki trochę duży minus, bo wpływa to dość mocno na bezpieczeństwo tutaj poruszania się po ulicach. W ogóle nie wiem, czy wiecie, tutaj na dzielni naszej szkoła jest. Szkoła, bo jakaś taka podstawówka. Ale o Jezu, jak mi normalnie lepiej na sercu. Jacie, dzieci są w końcu na podwórku bez masek. Jak mi aż normalnie poprawiły dzień. Mimo to, że krypto leci w dół, to i tak moje serce jest dzisiaj uradowane. Naprawdę jestem ogromnym przeciwnikiem noszenia masek. Strasznie, a jak widzę jeszcze małe dzieci, które są na podwórku i chodzą w maskach, takie malutkie, z podstawówki, takie, gdzie z podstawówki, z przedszkola, mają, o pani tutaj kurczaczka robi, świeżo na grillu, mają 3-4 latka i już mają zakładane od małego maski na buzie na cały dzień, to po prostu mnie nerwica bierze. O, a tutaj pani ma po 10 batów takie kurczaczki. Bardzo dużo tutaj jest takich na głębokim oleju w panierce kurczaków i mięs robionych, co raczej chyba nie należy do najzdrowszych, ale oni to uwielbiają. Naprawdę bardzo, bardzo dużo stoisk jest z kurczakiem, który jest w mega mocnej panierce. Oczywiście na szczęście też są takie, które nie są w takich panierkach, są dużo zdrowsze, tylko świeże mięsko na samym grillu, bez oleju, bez niczego. To na pewno jest dużo lepsze, dużo zdrowsze niż taki opanierowany do głębokiego oleju, bardzo głębokiego, czy tam, wiecie, to pływa w tym oleju, na takim dużym woku, takim głębokim, że tak, wiecie, to smaży. O, to jest takie średnie. Kurczę, no pani nie wie, co to jest tost. Mówię jej, gdzie macie tosty, bo nie mogę znaleźć tostów, a ona nie wie, co to jest tost. Są tosty. To są, pani musi powiedzieć, zarazem nauczyć, że to są tosty, to są takie kanapki. Chleb z szynką, powiedziałem jej bread, a ona mi daje butter, masło. O, to są te rogaliki. You know, I have, this one, this is toast. Yes. No, zaraz, teraz już pani będzie wiedziała, co to są tosty w sklepie. To są rogaliki, to są rogaliki z... A, to są z parówkami. A ciekaw, czy ona już kiedyś jadła z parówkami. A wezmę jej z parówkami i z szynką. Sam może spróbuję. O, a tu są moje z serem i szynką. Wezmę te dwa. Tosty są po 27, te rogaliki też po 27, 3,
No, jakieś niecałe 4 zł. Niecałe 4 zł. Dobra, mamy to. Co Dorota chciała? Dorota chciała jeszcze salat rollsy, gdzieś znalazł salat rollsy i czasami 7-Eleven są salat rollsy, zaraz zobaczymy. Dobra, w tym 7-Eleven nie mogę znaleźć tych salat rollsów, może gdzieś jeszcze tutaj ktoś będzie miał, a jak nie, to będą tylko jajka. Ale są jeszcze takie sałatki z kurczakiem, gdzie jest trochę sałaty, no właśnie nie za bardzo coś jeszcze, tylko jakby sama sałata i kurczak, to kosztuje 5 zł taka sałatka. No. Kurde, no. Zdecydowałem, że jednak wezmę Dorocie tego tosta takiego, którego ona też czasami je, bo ona tak za bardzo tost węglowodanów na śniadanie nie jada, ale zaryzykujemy dzisiaj, bo jakbym nie znalazł jednak tych salat rollsów, to niech ma chociaż takiego swojego serowego tutaj czarnego. Może akurat, jak nie, to będzie na później. Tutaj jest fajnie w 7-Eleven, że pan ma normalnie toster, o, sprząta ładnie toster, wsadzi tościki i będzie nam piekł tościki w sklepie. A to sobie odgrzejemy w mikrofalówce. Tutaj też mają mikrofalówkę, jakbyśmy nie mieli w domu mikrofalówki, to byśmy sobie od razu odgrzali to też tutaj, ale skoro, że mamy mikrofalówkę w domu, to sobie odgrzejemy w domu. Tutaj blisko 7-Eleven pani robi bardzo dobre pad thaie, ale jeszcze jest zamknięte, jakby co. Myście tu kiedyś byli na dzielni blisko Olympusa, to tutaj pani blisko 7-Eleven robi naprawdę dobre pad thaie, więc możecie wpaść, wspomóc tutaj panią. Jestem znowu koło tej szkoły i wrócę jeszcze tylko ostatni raz do tematu masek. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy myślicie o tych maskach i czy wy naprawdę się boicie jeszcze tego, co było kiedyś, co w sumie tego też nawet nie było, a ajajaj. Dobrze, że te dzieci w końcu nie mają masek, które się tam bawią. Tańczą sobie, o. Elegancko i na szczęście bez masek. Ja was bardzo proszę, ściągnijcie te maski, a już na pewno nie zakładajcie masek swoim dzieciom. Nie róbcie im tego. Dobra, idę spróbować załatwić te jajka nasadzone, bo wiem tylko, że pani nie za bardzo umie angielski, bo Dorota ostatnio się tutaj mordowała, ale jakoś załatwiła, teraz spróbuję i ja. Na szczęście pani pamiętała Dorotę i teraz dobrze wiedziała, o co mi chodzi i będą jajka. Dorota właśnie ostatnio tłumaczyła pani to na menu i pokazywała jajko. Tłumaczyła, aż w końcu pani zajarzyła, że ma zrobić same jajko, a nie całe danie. No i fajowo, pani usmażyła nam na twardo, no sadzone, 4 jajeczka, 4 jajka sadzone w restauracji za 5 zł. Jest okej. Okay. Co tak długo byłeś w tym sklepie? Ja zdążyłam zrobić 2 książki. Buźka. No bo popatrz, ile rzeczy musiałem kupić. Tosty, nie tosty, mamie jajka, w sumie nam też wziąłem po jajku. A co teraz robisz? A, matematyka? 9. A co tam robiłaś wcześniej w tych książkach? Bo nie wiem, czy wiecie, że mi chodzi właśnie do takiej szkoły, do jakiej chodzi. Czyli uczy się sama, nie? Ma tutaj książki, ćwiczenia, zadania. Druga część. A, bo już pierwszą zrobiłaś, nie? Jesteśmy ile tutaj? Niecałe 2 miesiące, a ty już całą książkę jedną zrobiłaś. I znaczy dużo więcej, ale... Znaczy ćwiczenia. O, takie rzeczy. No, to dzisiaj? Mhm. Tu już piszesz, nie? Mhm. No, tu już, a tutaj? Aha, tutaj twoje, tutaj po liniach, okej. Okay. Tutaj sama? No, ładnie ci to poszło. Tutaj ja sama, to ja sama, to ja sama. No. Jeszcze te sama. Nie, to już pośledzie. Mm-hmm. To jest dla mnie, że to jest nieprawda. Bo to jest napisane, mleko jest bardzo ważnym składnikiem naszych posiłków. Mm-hmm. A nie za bardzo jest, nie? Nie za bardzo. A dzisiaj kupiłem ci podobne rogale. Jeden ci kupiłem z szynką, a jeden z parówką. Był z parówką? No. Jadłeś właśnie kiedyś z parówką? Nie, bo nigdy nie było. Nigdy nie było? No to patrz. Aha, ale to popatrz, ten jest normalnie z szynką. A ten z parówką. Miałeś kiedyś takie? Nie, ale jeszcze chciałam pokazać. Wow, jeszcze tyle dzisiaj popisałaś? Mhm. No tutaj się W uczyłaś, rower, to. A tu dzisiaj takie coś. No ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. I tak wyglądają już odgrzane rogaliki z paróweczką w środku. Tutaj mój tościk z szyneczką i z serkiem.
I tutaj te jajeczka, ale wyglądają wyśmienicie. Widzę, że Dorota odmraża wodę na balkonie, bo na dworze dużo cieplej, no to dużo szybciej się rozmrozi. Kurde, pierwszego tosta miałem takiego, jakiego miałem mieć, czyli z szynką i serem, a drugi okazuje się, że też jest z parówkami. Yeah. Dobre? Trochę jaja, trochę parówki, trochę rogalika. No jest okej. Okay. A nie chcesz keczupu? Zamieniliśmy się parówkami, jadłem mi parówki z mojego tosta, bo jej lepiej smakują, a ja jem parówkę z jej rogala, bo są inne. Mati, zrobiłam dzisiaj chyba godzinę te zadania. Kurde, jestem w biurze imigracyjnym, przyjechałem po dokumenty, które trzeba najpierw jeszcze wypełnić, ale powiem wam, że jest tutaj mega zamieszanie, bardzo dużo ludzi, a w ogóle jest zamknięte, bo jest przerwa taka obiadowa, więc no kurde, nic się teraz nie da załatwić. Okej, udało mi się zgarnąć dokumenty, które muszę wypełnić, żeby przedłużyć wizę, ale powiem wam, że tutaj jeszcze przez godzinę czasu będzie zamknięte, a kolejka już się tutaj mega tworzy. Ja pierdzielę, to nie wiem ile później, jak ja tu przyjadę za godzinę, a przez godzinę, bo teraz tak jest zamknięte, musimy wypełnić najpierw dokumenty, jak my tu przyjedziemy za godzinę, to ta kolejka będzie już chyba taka długa, że na pół do centrum będzie w Pattaji dochodzić. Nie lubię takich rzeczy, które trzeba załatwić w jakichś biurach, jakieś dokumenty i takie rzeczy, to jest po prostu masakra. A jeszcze tutaj jest tak dużo ludzi tu w ogóle i jeszcze w niepolskim języku. Nie jest to łatwe. No nic, jadę na spokojnie do domu. Ogarniemy dokumenty, wypełnimy to wszystko, co trzeba. Przyjedziemy tutaj jeszcze raz, będziemy stać w kolejce. Co zrobić? Jest godzina 16:50. Urząd czynny do 16:30. Jako ostatni, jeszcze dwie osoby za nami są, zostały jeszcze w środku. Jako, można powiedzieć, ostatni wychodzimy z urzędu imigracyjnego. Załatwiliśmy w końcu, po lekkich perturbacjach, czy jak to powiedzieć, załatwiliśmy w końcu te wizy, przedłużyliśmy wizy, udało się, ale było naprawdę bardzo ciężko. Od godziny 12 do godziny 17, 5 godzin załatwiania. Nie jest to nic przyjemnego, nie jest to nic prostego, nie jest to nic fajnego. Nie chcę już nawet opowiadać, co tu się dzieje, bo jest grubo, naprawdę jest grubo. I jeśli ktoś jest jako jedna osoba, to ja naprawdę wolałbym zapłacić w takim biurze, który jest obok, na przykład tutaj jest takie biuro, które załatwia wszystko za ciebie. Bierze 100% więcej kasy, 100%, czyli musisz drugie tyle zapłacić, ale nie stoisz ani sekundy w tej kolejce, tylko idziesz tam, składasz: pani, proszę, tutaj są, tu jest mój paszport, tutaj jest kasa, proszę to wszystko za mnie zrobić. I naprawdę polecam każdemu, oj, polecam, bo jest naprawdę ciężko. Przeżyliśmy 5 godzin bez sikania, bez jedzenia, bez picia, bez niczego. Właśnie czekamy jeszcze tylko na Dorotę, Emi i idziemy coś zjeść i się napić, bo naprawdę był ciężki dzień. Kurde, dużo by opowiadać, co tu się u nas jeszcze działo, co się będzie działo jutro, ale wszystko po kolei. Na razie jesteśmy na takim markecie, gdzie można kupić dużo rzeczy do jedzenia. Jest tutaj dużo rzeczy takich europejskich, polskich, ruskich, typu kotlety mielone, typu polskie dania. Można znaleźć tutaj dużo polskich dań, ale ja skusiłem się na grzyby. Na takie grzyby, zresztą zaraz pokażę jakie. Takie smażone grzybki, to są takie te długie grzybki, owinięte, te są akurat w szynce. Jeszcze powinien być do tego taki ostry sos. Tutaj pan ma wędzaka. Tam jest, pod tą pokrywką jest wędzak i wędzi na bieżąco tutaj świeże żebereczka ze świnki. No, konkretne. A to są moje grzyby. Emi, jaki masz szejk? Banan, mango i truskawki. A ty? Awokado, mango i pineapple, ananas. Jajka przepiórcze. Na patyku. To jest dopiero ciekawe. Bo ja mam 4, nie wiem, czy jeszcze chcesz jakieś? No jedno mi weź może takie tutaj. Wielkie? Weź mi to, no to wielkie i to mniejsze, to drugie. Tak? No. Dobra. Ja wziąłem jeszcze sobie taką kiełbaskę jedną. Very spicy. No dobra, dobra, no. Daj pani. Ile to tam wziąłeś? 40.
jestem. Ma, co ty tam znowu wytargałaś? Garlika. Garlic bread. Garlic bread, a tam jeszcze co? A. Piersi. Jajka. To. A jeszcze znowu chlebek bananowy. No właśnie, to z tego targu są duże chleby bananowe. A ja jeszcze właśnie wziąłem tą kiełbasę. Kiełbasę. A, ja zapomniałem, że jeszcze mam grzyby. Tu mam jeszcze tak, kiełbasę. Muszę się do niej zaraz dobrać. No i moje grzybki. Moje grzybki. Ciekawe, jak te moje grzybki. Takie grzybki. Niestety, przegrałem dzisiaj bitwę. I nie spodziewałem się tego w ogóle po tym, jak się obudziłem, jak wszedłem rano do sklepu, po tym, jak nagrywałem o tych maskach, o tych dzieciach w szkole. Totalnie nie spodziewałem się, że dzisiaj ja sam będę musiał tą maskę założyć. Wiedziałem o tym, że idę do biura imigracyjnego, ale nigdzie już tych masek ogólnie nie trzeba. A w biurze imigracyjnym nie wpuściliby nas, gdybyśmy nie mieli maski. Wyobrażacie sobie to? I to był dla mnie mocny cios. To był dla nas wszystkich mocny cios. Bo nigdzie już do sklepów, gdzieś tutaj, nigdzie nie trzeba tych masek. Ale jak widzicie, na przykład jeszcze do takich, może szpitala, może właśnie, nie wiem, gdzieś na policję albo do jakichś takich urzędów oficjalnych, tam jeszcze maski są wymagane. I po prostu zostałem zmuszony. Zostałem dosłownie zmuszony do tego, żeby założyć tą maskę, bo inaczej musiałbym opuścić kraj, bo nie byłbym w stanie przedłużyć swojej wizy. No i wręcz zostałem do tego zmuszony, żeby ją założyć, po to, żeby wyrobić wizę. Straszne to było, bo akurat rano tak się złożyło, naprawdę. Tak się to złożyło, że tą szkołą, z tymi dziećmi, z tym, że w ogóle na początku filmu nagrywałem o tych maskach i nie spodziewałem się, że sam tak szybko będę musiał założyć tą maskę, żeby załatwić jakąś sprawę. No nic. W tym momencie żegnam się z wami dzisiaj. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. I do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, hej, cześć. Prosto z Pattayi. Do tego się nie spodziewałem, że jeszcze dzisiaj będę taksówką.